Telewizja Leszno walczy o wolność słowa. Przed Sądem Okręgowym w Lesznie odbyła się trzecia rozprawa, jaką dyrektor Teatru Miejskiego Błażej Baraniak wytoczył dyrektorowi Telewizji Leszno Waldemarowi Włodarczakowi. Przypomnijmy, chodzi o materiał wyemitowany w Telewizji Leszno, w którym Krzysztof Ratnicyn opowiedział o patologicznych jego zdaniem zachowaniach ówczesnego dyrektora Centrum Kultury i Sztuki, dziś dyrektora teatru Błażeja Baraniaka. Dyrektor Baraniak pozwał właściciela telewizji i domaga się przeproszenia za emisję materiału. Dotychczas zeznawali Bartosz Mycka, księgowy teatru, oraz świadkowie powołani przez Waldemara Włodarczaka, Beata Kawka, była dyrektor artystyczna teatru, Hanka Włodarczak, współautorka materiału, oraz Krzysztof Ratnicyn. Krzysztof Ratnicyn w dniu 11 kwietnia nie tylko podtrzymał to, co powiedział w materiale Już się nie boję, wyemitowanym w październiku ubiegłego roku, ale podał jeszcze więcej szczegółów. Podczas wczorajszej rozprawy mieli zeznawać Błażej Baraniak, jednak dyrektor teatru nie stawił się na rozprawie. Powołany przez niego świadek Łukasz Borowczyk, który już po raz trzeci był nieobecny, za co sąd nałożył mu 700 zł kary. Zeznania złożył Grzegorz Jurka, realizator dźwięku w teatrze. Jego zeznania nie były jednak związane z materiałem Już się nie boję. Sędzia Michał Kuczkowski wyznaczył kolejny termin na 22 sierpnia.